No, będzie dobrze, Piotr. O kurwa. No i siemanko wszystkim, Piotr Bołufa, Matkat Polska, witam was kolejny raz na moim kanale. Udało się wyskoczyć na szybkiego, trzydniowego w sumie tripa. Niestety przejechaliśmy nad wodę i zastała nas powodziówka. Wczoraj jeszcze tej wody dużej nie było, wystarczyło, że popada na tej rzece. Niestety zdradzić nie mogę jakiej. Popadał trochę deszcz i 2 metry rzeki w górę. Także marzenia o sumach, które widać z brzegu gołym okiem, legły w gruzach, ale jesteśmy dobrej myśli, no trudno, no to co nas zastało, tak trzeba się do tego dostosować i będziemy próbować łowić blisko brzegów. Ryb jest tutaj bardzo dużo, dużych sumów, także zobaczymy. Przejechaliśmy ponad 2000 km, ledwo żyję, naprawdę jeszcze choróbsko mnie trzyma. Z zeszłego tygodnia strasznie gorączkowałem, nie był to COVID, strasznie gorączkowałem, dyszę, naprawdę, chwilę coś tam porobię i ledwo żyję. Za chwileczkę wam pokażę nasze obozowisko na dzisiaj. Dzisiaj taka, mówię, szybka nocka, poszedłem poszukać kamieni, szybka nocka, powywozimy sobie po 2 kijki tylko, no i jutro wypłyniemy na wodę i będziemy dalej myśleć, bo to dzisiaj jest tak naprawdę rekonesans. Tak wygląda rzeka w tym miejscu. No jest cudna, tylko niestety wysoka i brudna. Wysoka i brudna. No ale trzeba się, mówię, dostosować i to co zostaliśmy, trudno. No szkoda, naprawdę bardzo szkoda. Chciałem wam pokazać mega film z ujęciami podwodnymi. Specjalnie wziąłem do tego kamerę Waterwolfa, ale niestety nie da się nakręcić tego materiału tak jak ja tego, jak ja sobie to widziałem. Także będziemy walczyć. O, tu pozdrowienia dla kolegi Macieja. Pożyczył nam sprzęt. Dokładnie. Mandżuru jeszcze widzicie w busie. Masa. Kurwa, powiem ci naprawdę, Daniel, ja to ledwo żyję. Chłopie, 2 zestawy włożę i w kim od razu ładuję. Tak jestem zmęczony, nie? Aż mi się w bani kręci. No i tak wygląda miejscóweczka. Dzisiaj w niej stacjonujemy, trochę zarośnięta, ale nic na obecną chwilę lepszego nie znajdziemy. Poza tym tutaj, w tym miejscu woda mocno zwalnia. Wcześniej byliśmy z Danielem w górę rzeki, ale tam to był po prostu potok górski. Tak pędziła woda, widać, że tam płyce, jest dużo płyce i ta rzeka jest szersza i ma się gdzie rozpędzić. Tu jest koryto troszkę węższe, głębsze i wolniej ta woda płynie. Nic, dobra, rozkładamy mandżur i widzimy się gdzieś, mam nadzieję, przy wywózce. Dobra, mamy z Danielem prowizoryczne zestawy na dzisiejszą noc powiązane. Pójdą podwodniaki. Nie chcemy grodzić rzeki, chociaż możemy tutaj zagrodzić rzekę, ale nie czujemy się jeszcze pewnie. Zobaczymy, może jutro powywozimy, bo jest tu takie jedno fajne miejsce tam w dół rzeki. Dlatego powywozimy dzisiaj zestawy po naszym brzegu na podwodniakach i pójdzie też gdzieś jakaś podwiązka, nie wiem, czy po tym brzegu, czy po tym brzegu. Problem z kamieniami udało mi się znaleźć gdzieś tam, co wcześniej wam pokazywałem. Jest takie gruzowisko i udało się znaleźć. A jak widzicie, wszędzie są tutaj takie łąki
i ciężko o kamulce. Jedyne co, to dzisiaj pogoda kozacka, co? No i na razie widzicie, wszystko tak na szybko, na głupka, żeby chociaż te cztery zestawy, po dwa zestawy powywozić i zaraz się tu oporządzimy. Pod parasolem ci chyba leżymy, nie? No, nożyczki wziąłeś tam. Nie, nożyczek nie wziąłem, weź nóż. No, a ze ślepki jakieś, wiesz? Dla żywców. O, zestawy lecą na screaming floatach. A ewentualnie wykorzystam je do podwiązek, a że są zielone i dobrze widoczne z daleka, to będą się nadawały idealnie. A, pogoda jest kozacka. A, czekaj. Ciągniesz trochę? Dwa od razu, nie? Wyciągniemy. No, weź tam, biegnij do środy, wodę na plecy. A. Co to będzie? Obojętno, rzucaj co tam ci się trafi w rękę. No, na linka to nawet nie trzeba będzie tego. No dawaj, dawaj go. Czy mniejszego? Dawaj. Na tą stronę wyrzucę, nie? Na tą, tak? No, mety kozackie. Tu wam się od razu pochwalę nowymi sygnalizatorami Smart MCL Alarm Set. To jest akurat 3+1. Pierwszy raz je tak naprawdę, znaczy w ręku już mam je jakiś tam czas temu miałem, ale pierwszy raz nad wodą. Jest to taka trochę tańsza alternatywa dla sygnalizatorów TopCat, które są u nas. Tu się włącza czułość, głośność. Tak się prezentuje. Leci na wędkę. Czułość byś musiał zmniejszyć chyba, bo widzę, że ten żywiec tam pajacuje. Będzie widać może plecionkę, gdzie po krzakach. Elegancko. Tutaj chciałeś? Tu? Czekaj.
mocniej nie doginam, bo kamień lekki. Dobra. Fajny ten secik, taki malutki. Jaki kolor? Zielony, elegancko. No i dwa stoją. Wszystko przy krzakach, które widzieliście, wzdłuż brzegów pozalewanych. I zobaczymy. Oj, będzie kabanisko. O jest! Piękne kabanisko będzie. Ja pierdolę na takich zmęczuchów, kurwa. Jak i nie ogarnę dwa, kurwa, jak je obudzili. No, będzie dobrze, Piotr. O kurwa. Wynagradzanie jest. Co ty, ja się tym nic nie mogę zrobić. Ja mówię, wynagradzanie tej drogi. Dobrze jest zapięty, co? Kurwa, ale byk. Kurwa, nie. Dobrze, kurwa, to. Kurwa, tu jest gałąź, ale nie, może nam nie przeszkodzi ta gałąź. To się jej złapie, nie? Myślę, że takie dobre 150 na plusie, nie? Dawaj, właśnie miał siły. Nie wiem, czy kręcił Daniel, czy nie, ale już holujemy tą rybę z 10 minut, dobre. Masakra. Będzie gruba ryba. Ja to się tak zmachałem. 10 minut bite. Widać przypon. No wielki będzie. Ja już nie wyłożyć. Co? Ja mam wyjebane, chłopie. Ręce mi się trzęsą. Nie wiem, ile żeśmy teraz holowali. Ale wierzcie mi, że na kiju takim do 350 gram ryba stała w środku rzeki i nawet nie można było na centymetr ruszyć. Co wyłączę, bo i tak niewiele widać. Spróbuję go wsadzić do pontonu i dopiero tam się potem z wami zobaczymy. Słuchajcie, po długiej walce mamy tą rybsko. Jeszcze żeśmy zgubili drogę, bo taka mgła jest. Zobaczcie, jaki kabel. Ponton ma 3 metry, ogon jeszcze wystaje. No tu kawałek pyska, co prawda. 40 cm brakuje, ale myślę, że 240, 200, nawet może 50. No ryba jest olbrzymia. Ogromny. Także na razie na smyczkę, rano będziemy mierzyć, zobaczymy. No udało się. Słuchajcie, taki wstępny pomiar tej ryby. Wybaczcie, ale jestem taki wyjebany. 2,40 plus, nie wiem dokładnie ile będzie miała, rano będziemy mierzyć. Ale nas kurwa pozmiatała ta ryba. Masakra. Musiałem oddać kij Danielowi, bo po prostu wstaliśmy, ja byłem tak zmęczony. I taki śpiący jeszcze. No i jak widać, pierwsza ryba wyjazdu. Tak, to pierwsza ryba wyjazdu i taki klamot z dużej wody. No nic, no. Nie wywozimy, idziemy dalej spać. Rano wstaniemy, ogarniemy się i zaczniemy pewnie łowienie aktywne. Mamy godzinę przed godziną 10 jakąś jest. No i obudziło nas branie.
Płyniemy po nią, czy coś próbujesz? Nie idzie, to może próbujemy, nie? Nie chcę się. W skarpetach stoję. Plan był zupełnie inny. Mieliśmy rano wstać. O, jakie tu plany były, oj. Jakie tu plany były z rana. Tu wszystko rano mieliśmy tu robić, zestawy, tu miało być wszystko, vertikal. Tak? Troszkę. Ryby nam troszkę popsuły. No, ale nie spodziewaliśmy się tego byga w nocy. Ja nad ranem. Nad ranem w zasadzie, nie w nocy. Dobra, to płyniemy czy co? Nie. Nie wiem. Tamten jak mi rękę załatwił. No tak to będziesz się z nim tutaj teraz, wiesz, fafrunił, nie? Teraz widać ładnie ten kolor wody. O, maluszek. No, nie mamy tutaj tych wyciągajków. Mamy tu. Dawaj teraz wodę. Zaczyna trochę opadać, nie? Bo siatka z żywcami wisiała w powietrzu. No, także widzicie, dwa strzały, dwie wędki. Tutaj była jedna wędki, musiał Daniel w nocy ściągnąć, bo mu te gałęzie pościągały, a tu wyrzucił rusówki, tak, o, wiecie, gruntowa taka klasyczna, wywalona z rusówkami, ale nic tutaj nie było. Na kiki, które wywoziliśmy i które widzieliście, które wywozimy, no to były dwie ryby. Także ogarniemy się, coś trzeba zjeść. Powiem wam, że ta ryba to nam naprawdę dupę ratowała. Psychicznie bardziej, nie? Ty, Daniel, to jeszcze jak cię mogę, ale jak ja zobaczyłem stan wody, nie, no ja, w rzece, to kurwa zwątpiłem, nie? Tyle kilometrów jechać i akurat kurwa jak przejechaliśmy, to musi być woda. W ogóle słuchajcie, brania to ja tak nie bardzo widziałem, bo wstałem, patrzę, po prostu kije stoją. Okazało się, że kij, który, na którym było branie, leżał w trawie. Położył się w ogóle, wypadł spod furki. Także dobrze, że w ogóle ryba nie zabrała, bo żeśmy się, słuchajcie, zabierali do tego, żeby tą rybę zaciąć. No myślę, że dobrą minutę. Daniel się przewracał tutaj na tym swoim materacu. Ja tak nie do końca wiedziałem, o co chodzi jeszcze, bo myślałem, że Daniel dobiegnie i tak nie wiedziałem, czy mam wstać, czy nie wstać. Nie wiedziałem, no, co się dzieje. Ale suma summarum, udało się tą rybę wyjąć. Szkoda, że nie widzieliście holu pełnego, ale naprawdę dała po dupie ta ryba. Ogarniemy się, przebierzemy się, przygotujemy sobie kije pod vertical. Weźmiemy sobie też spławiki w razie czego, żeby wypuszczać rybą tutaj, bo na tej rzece tak się łowi tutaj, wypuszcza się rybą przynęty, także popróbujemy też dzisiaj w ten sposób i zobaczymy, a na wieczór oczywiście postaram się teraz płynąć w dół rzeki, znaleźć jakieś obiecujące miejsce do stacjonarki i ściądziemy dzisiaj na pewno w innym miejscu niż tym tutaj. Chcemy jak najwięcej po prostu sprawdzić, czasu mamy nie za dużo, bo w piątek rano wracamy. Mamy dzisiaj wtorek, także sami widzicie, no nie za dużo tych dni. Trzeba je maksymalnie wykorzystać. No i dobra, słuchajcie, wyjęliśmy rybę. Będziemy mierzyć. Zobaczymy, ile ma. Kurwa, 240 równo. Tak? Równo. No i elegancko. 240 ryba. Równiutko. Ale waży na pewno około 100 kg. No, bo jest przeolbrzymia, przeciężka. Strasznie szeroka kapota. Olbrzymia ryba. No i słuchajcie, życiowy rekord. 240 z magicznej rzeki. Tu jeszcze jest grunt.
wygasił się. I jeszcze wam pokażę go, jak się uda. Wygasił się, nie widzę jak ten. Nie szkodzi. Zobaczcie, no nie, nie podniosę go nawet. Musiałbym z nim głębiej wejść, a nie wiem ile tu jest wody ode mną. Panie pogryz. Zwróćcie uwagę, że te ryby mają takie małe pyski, nie? To nie jest wielki pysk ryby. No ale łeb jest wielki, nie? Łeb jest wielki, ale pysk nie jest taki wielki. Czyli wbrew pozorom dużo nie jedzą. Jeszcze chcę go wam pokazać. Woda jest jeszcze zimna. Dobra, leci. Dziękuję. Poszedł. Kończymy dzisiaj odcinek. Pamiętajcie zostawić łapę w górę, subskrypcję, komentujcie. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek, choć krótki, wam się podobał, ale nie daliśmy wczoraj z Danielem rady kręcić więcej, byliśmy tacy zmęczeni. Dzisiaj nas czekało jeszcze sporo roboty, jak sami widzicie, oporządzenie do pontonu. Trzeba było wszystko poinstalować. Za chwileczkę lecimy na łowienie aktywne, także mam nadzieję, że spodziewajcie się wkrótce kolejnego odcinka z łowienia aktywnego. Aha, pamiętajcie, że na konkursie do 1 maja trwa konkurs, gdzie do wygrania jest stajeko sonda Garmina, także kto jeszcze nie wziął udziału, to gdzieś tam w karcie się pojawi odnośnik. Kończę, trzymajcie się i do następnego, na razie.